Cześć, witam w kolejnym vlogu, tym razem z kolejnej prowincji w Tajlandii. Jak widzicie, wygląda ona dosyć staro, bo jest to stara prowincja. Nazywa się Ayutthaya i kiedyś to była dawna stolica Tajlandii, czy Siamu. Upadła w 1767 roku, z tego co pamiętam, po wojnie siamsko-birmańskiej. Ta prowincja jest głównie znana z tego, że znajduje się tutaj niezliczona po prostu ilość świątyń. Tych świątyń jest no, bardzo, bardzo dużo. Na każdym rogu właściwie jakaś świątynia stoi, jakieś ruiny stoją i no, jest co tutaj oglądać. Najlepiej tutaj przyjechać na dzień albo na dwa. Ja tego vloga będę nagrywał na przestrzeni dwóch dni, bo jakoś tak chcę trochę powoli to wszystko sobie obejrzeć. Pierwszą odwiedzoną świątynią jest Wat Chai Wattanaram. Nie wiem, jak to się wymawia do końca, ale jakoś tak mniej więcej. Jest to chyba najwyższa świątynia, która się znajduje poza główną wyspą Ayutthaya. Najwyższy jej budynek jest wysoki na 35 metrów. Bardzo ładna jest, zwłaszcza podczas zachodu słońca, ale no do zachodu jeszcze trochę, jako że to jest pierwsza świątynia, którą tutaj odwiedzam. Wstęp kosztuje 50 batów. Tutaj tuż przed tą świątynią są też takie sklepy, w którym można wypożyczyć sobie tradycyjne tajskie ubrania. Na cały dzień właściwie, za 200-300 batów, czyli 25-30 parę złotych. No i kobiety zwłaszcza to robią, bo to są kobiece stroje. Wypożyczają to, no i idą potem prosto do świątyni, gdzie sobie mogą zrobić ładną sesję zdjęciową. Następnie po dosyć szybkim lunchu w restauracji z kaktusami udamy się do czynnej świątyni Wat Mongkon Bopit. Nie ma ona nic wspólnego z całą resztą antycznych świątyń w mieście, bo jest ona dosyć nowa. Każdego dnia przychodzą tutaj tłumy ludzi modlić się i składać ofiary, a najważniejszym elementem tej świątyni jest wielka statua Buddy wykonana z brązu i mierząca aż 17 metrów. Tuż obok Wat Mongkon Bopit są ruiny XIV-wiecznej świątyni Wat Prasi Sanpet. Była to jedna z najbardziej świętych, o ile nie najbardziej święta świątynia w Królestwie Siamu, aż do inwazji Birmańczyków. Niestety została ona kompletnie zniszczona w 1767 roku, a dzisiaj zostały już tylko ruiny. Kolejna świątynia to Wat Yai Chai Mongkon, zlokalizowana niedaleko głównej wyspy Ayutthaya. Wspominałem wcześniej o wyspie, jednak może wypada trochę więcej coś o niej powiedzieć. Otóż Ayutthaya oryginalnie była miastem położonym na czymś w rodzaju wyspy, usytuowanej u zbiegu trzech rzek. Chao Phraya, to jest ta sama, która przepływa przez Bangkok, oraz dwóch rzek Pasak. Rzeki te, zwłaszcza te dwie mniejsze, są jednak bardzo wąskie i będąc tutaj nie ma się oczywiście wrażenia, że jest się na wyspie. Z biegiem czasu miasto się rozrosło poza wyspę i oczywiście poza wyspą powstało też wiele świątyń. Jedną z nich jest właśnie ta, pochodząca również z XIV wieku. Wyróżnia ją Chedi, czyli taka stupa, na którą można się wspiąć i spojrzeć na okolicę z wyższa. Następna jest Wat Phan Choeng,
świątynia, która po raz pierwszy powstała w tym miejscu również w XIV wieku, jednak obecny budynek jest nowszy. Nadal jest to aktywna świątynia, gdzie ludzie przychodzą modlić się. Są tutaj też mnisi, którzy prowadzą różne ceremonie, o których jednak nie mam większego pojęcia. Tutaj najważniejszy jest posąg siedzącego Buddy. Krąży o nim nawet legenda, że z oczu zaczęły spływać mu łzy, tuż przed tym, gdy Ayutthaya została zniszczona przez Birmańczyków. Kolejna świątynia to Wat Kyu Di Dao, która do końca nie wiadomo z którego roku pochodzi. Jest trochę mniej odwiedzana przez turystów i odwiedzających miasto. No a to są też oczywiście kompletne ruiny. Na sam koniec pierwszej części z Ayutthayi został targ na wodzie. Targ wodny? Pływający targ? Dziwnie brzmiał te nazwy po polsku, więc może najlepiej po prostu powiedzieć floating market. Nie jest to jednak autentyczny floating market, a bardziej po prostu atrakcja dla odwiedzających. Dziwne jest to, że wstęp tutaj kosztuje 200 batów, czyli prawie 25 zł, ale oczywiście tylko dla ludzi spoza Tajlandii. Tajlandczycy wchodzą tutaj za darmo. W dodatku o tej porze, tuż po godzinie 16, już niewiele tutaj się działo. Nadal oczywiście można było się zaopatrzyć w różnego rodzaju tajskie przysmaki, jednak tłumów tutaj nie było. 20 minut później już nawet nikogo nie było w okienku, gdzie sprzedawane były bilety i każdy mógł wejść za darmo. Miejsce ciekawe, ale trochę puste. Na tym też zakończymy pierwszą część z dawnej stolicy Królestwa Siamu, Ayutthayi. Za jakiś czas będzie część druga, bo jest tutaj jeszcze sporo ciekawych świątyń do obejrzenia, a i całe miasto najlepiej zwiedza się na rowerze. Taki jest więc plan na część drugą. Tymczasem dzięki za oglądanie, cześć!